No niestety nie tak zakładaliśmy, mieć takie założenia na ten mecz i kurde, wszystko nie tak jak chcieliśmy wyszło, tak? Naszym celem był awans, niestety przegraliśmy go i no i co mogę powiedzieć, no przegraliśmy, a mieliśmy wygrać, tak? Nie tak miało to wyglądać. Ciężko mi jest powiedzieć coś tak na gorąco po meczu, nie chciałbym po prostu czegoś palnąć, tak? Nie zagraliśmy tak jak chcieliśmy, mieliśmy to wygrać, niestety nie poszło po naszej myśli. Też kartka, te bramki też były dwie sytuacje i dwie strzelili niestety. No, też mieli jakaś szczęście, że im się tak mecz ułożył, tak? Ciężko powiedzieć teraz na gorąco, co się stało, że nie wygraliśmy. Na pewno pokazaliśmy, że potrafimy grać w piłkę nawet w 10. I właśnie o dziwo w 10 to lepiej wyglądało niż w 11, bo chciało nam się więcej biegać. Wszyscy pokazywali się na pozycję i ta gra się lepiej układała niż w pierwszej połowie. No szkoda, musimy przeanalizować ten mecz i wyciągnąć wnioski. Wydaje mi się, że tak, że zapominamy o tym, co było i skupiamy się na tym, co jest, patrzymy do przodu. Dzisiaj się skończyła Puchar Polski przygoda, także patrzymy do przodu i patrzymy tylko na ligę, tak? Tak, zawsze ta złość sportowa jest taka w zawodnikach, że najchętniej to byśmy wyszli jeszcze raz, zagrali ten mecz z Jagiellonią i powtórzyli to, ale no niestety nie ma już rewanżu, to był jeden mecz i musimy patrzeć teraz na ligę i przygotowywać się. I po 3 punkty jechać do Bielska-Białej.